Boże jestem Marek Wojciech Królowy Różęta Świętego. Zapraszam cię do odsłuchania jednego z tysięcy świadectw nowenny pompejańskiej, jakie przesłaliście do naszej redakcji. Dziś przeczytam ci świadectwo Renaty o uzdrowieniu syna z załamania nerwowego. Renata pisze, że jest mamą 17-letniego Jakuba. Przeczytajmy jej list. W tym roku w wakacje źle zaczęło się z nim dziać. Psychika całkowicie przestała racjonalnie funkcjonować, stan z dnia na dzień się pogarszał. Doszło do tego, że albo leżał godzinami w łóżku i zwijał się z bólu, a bolało go ciało, włosy, wszystko. Doszło do tego, że sam uderzał się o ścianę, złamał sobie rękę i tym podobne. Albo stał godzinami jak słup soli. Syn był zawsze mądrym i dobrym dzieckiem, wzorowym uczniem. A to, co się z nim stało, to był dla nas szok. Nie spałam przez trzy tygodnie, ciągle go pilnowałam, dzień i noc, i wtedy zaczęłam gorąco się modlić, jak umiałam. Pewnego popołudnia, gdy klęczałam i modliłam się, przypomniałam sobie, że znajoma mamy mówiła o mocy modlitwy nowenny pompejańskiej. Było to natchnienie chyba od samej Matki Boskiej, bo ja nie widziałam żadnego rozwiązania. Natychmiast tego samego dnia wydrukowałam sobie tę modlitwę i zaczęłam ją odmawiać. Po kilku dniach odmawiania, cud stawał się na naszych oczach. Syn, jakby odmieniony, wstał rano, zaczął logicznie mówić, zachowywać się i nawet sam powiedział, że chce iść do psychologa. Rozwiązania same przychodziły, a drzwi wszędzie się otwierały. Dziś chodzi do szkoły. A w wakacje nawet jednego procenta nikt nie dawał, że wróci do nauki, uczy się wspaniale, kontynuuje terapię, a ja odmawiam już drugą nowennę w intencji drugiego syna. Zarówno ja, jak i cała nasza rodzina wiemy, że ten cud wydarzył się tylko dzięki nowennie Pampejańskiej. Mario, sławić Twoje imię będę do końca życia i głosić wszystkim, jak wielka jest Twoja moc. Dziś całe swoje życie oddaję w Twoje ręce i błagam, kieruj nami zgodnie z planem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci Maryjo Wszechmogąca. Maryja Wszechmogąca to raczej Bóg jest wszechmogący, bo od Niego otrzymujemy łaski. Maryja nam pomaga, wyprasza te wszystkie potrzebne łaski. Maryja też jest Panną Zaradną. Sama piszesz, że nagle wszystko zaczęło się układać, otworzyły się wszystkie drzwi, wszystko nabrało właściwego pędu. Pociąg zaczął jechać właściwymi torami. Tak więc ona pomaga naszemu życiu, aby było normalniej, aby było tak jak trzeba, aby było po Bożemu. Pomogła twojemu synowi Jakubowi. Pomogła całej waszej rodzinie. Dziękuję Renato za to świadectwo. A jeśli ty chcesz napisać swoje, przyślij je na adres świadectwamałpa.krolowa.pl Dziękuję.